Cześć, moje szczeniaki białego owczarka szwajcarskiego skończyły już etap rodzinnego życia z mamą i wyruszają w Polskę do swoich nowych, szczęśliwych opiekunów. Z białej jedenastki zostały tylko 3 maluchy, które mają już nowych właścicieli, ale jeszcze przez kilka dni pozostaną ze mną. W ostatnim odcinku serii o szczeniakach powiem Wam, co to jest i skąd się bierze psi rodowód. Będzie o wyprawkach dla szczeniaka, a na koniec podam kilka ważnych rad, które zazwyczaj przekazuję nowym opiekunom. Nadszedł czas wesołych pożegnań. Przed przekazaniem szczeniąt z hodowli do nowych domów Komisja Związku Kynologicznego w Polsce dokonuje tzw. przeglądu miotu. Upoważnione osoby sprawdzają warunki odchowania psów oraz kondycję szczeniąt i ich mamy. Pieski kontrolowane są pod kątem zgodności ze wzorcem rasy, ale także w kierunku ewentualnych wad. Sprawdza się prawidłowość oznakowania zwierzęcia i wykonanych zabiegów weterynaryjnych. Wnioski z kontroli są wpisywane do protokołu przeglądu miotu, na podstawie którego wydawane są szczeniętom metryki. Można porównać je do skróconego aktu urodzenia. Na podstawie metryki Związek Kynologiczny wystawia pełen, czteropokoleniowy rodowód psa. Psi rodowód wyrabia już nowy właściciel. Wystarczy zgłosić się z metryką i umową kupna psa do dowolnego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Maluchy z mojej hodowli na pożegnanie dostają zestaw startowy zawierający najbardziej podstawowe, niezbędne rzeczy. Do wyprawki szczeniaka daję smycz z obrożą, 2 zabawki oraz matę do spania. Bardzo ważna jest również karma, którą pieski jadły dotychczas. U mnie to zaufana i sprawdzona TropiDog Super Premium Junior dla dużych ras. Do karmy producent dodaje jeszcze wygodną miskę oraz pojemnik na worki do zbierania, sami wiecie czego, na spacerach. Przydatne. Oczywiście każdy maluch jest zaczipowany i po pierwszym szczepieniu. Pieski są odrobaczone i zabezpieczone przeciw pasożytom zewnętrznym. Wszystkie zabiegi weterynaryjne są też odnotowane w książeczce zdrowia malucha. To bardzo ważne. Z każdym przyszłym opiekunem psa podpisuję umowę, która zabezpiecza przede wszystkim interesy zwierzaka, ale także pozostałych stron, czyli hodowcy i nowego właściciela. Bez umowy nie będzie też rodowodu, ale to oczywiście nie wszystko. Dokument precyzuje obowiązki i prawa, a także dookreśla sposoby zabezpieczenia dalszych losów psa, na przykład gdyby właściciel musiał z przyczyn losowych szukać mu nowego domu. O wiele ważniejsze niż wyprawka są jednak moim zdaniem wskazówki na najbliższe tygodnie, które daję każdemu nowemu właścicielowi w postaci poręcznej ściągi. Zawieram tam informacje dotyczące zbliżających się zabiegów weterynaryjnych, diety psa, czy odpowiednich i nieodpowiednich dla niego zabawek, ale są też istotne wskazówki wychowawcze. Przykładowo, trzeba wiedzieć, że do 13 tygodnia życia szczenięcia trwa okres socjalizacji, który pokrywa się z terminami kolejnych szczepień. No i jest problem, bo jak pogodzić kwarantannę poszczepienną z koniecznością zapoznania pieska ze światem zewnętrznym i jego mieszkańcami? Cóż, nawet zaraz po szczepieniu nie można rezygnować ze spacerów i kontaktów z innymi psami, ale trzeba to robić z głową. Kiedy maluch ma obniżoną odporność, nie chodzimy z nim w duże skupiska psów, gdzie są zwierzaki, których nie znamy. Nie pozwalamy też psiakowi zlizywać niczego z ziemi. Ale równocześnie pamiętajmy, że kwarantanna poszczepienna nie oznacza zamknięcia szczeniaka pod kloszem. Maluch musi poznawać otaczający go świat i tylko dzięki temu wyrośnie na dobrze rozwiniętego psychicznie psa. Odpowiednia dieta psiaka. O tym nie można zapomnieć po przejęciu nad nim opieki, a łatwo tu popełnić szereg błędów. Uważajmy na ilość smakołyków w jadłospisie psa. Nie powinniśmy przyzwyczajać go do dodatkowych, nie zawsze potrzebnych kalorii w jego diecie. Ale o psich przekąskach już mówiłam. Link do odpowiedniego odcinka znajdziecie w karcie i opisie pod filmem. Kolejnym błędem jest regularne wrzucanie do suchej karmy dodatków w postaci mięsa czy mokrej karmy. Może skutkować to tym, że nasz pies nie będzie chciał jeść niczego innego. Wtedy prawidłowe bilansowanie składników odżywczych w diecie malca staje się utrudnione, co może doprowadzić nawet do zaburzeń rozwojowych. Istotnym błędem żywieniowym początkujących opiekunów psów jest też częste i szybkie zmienianie karmy, co u czworonoga może skutkować poważnymi problemami natury fizycznej, ale także behawioralnej. Dobra rada dla nowych opiekunów szczeniaka. Jeżeli kupiliście pieska w hodowli z renomą, to z doświadczenia wiem, że dobrano w niej karmę, która najlepiej sprawdza się w żywieniu hodowanych tam psów. Zazwyczaj każdy z nas hodowców przetestował już wiele różnych karm czy diet i wybrał tą najbardziej optymalną.
Dlatego właśnie do wyprawki dodaję sprawdzone jedzenie dla szczeniaka. Warto w tej kwestii zaufać hodowcy. Tak zaopatrzeni przeze mnie opiekunowie biorą szczenięta pod swoje skrzydła, przejmując na siebie ich dalsze wychowanie i rozwój. Dziękuję Wam, że chcieliście się przyjrzeć mojej hodowli białych owczarków szwajcarskich z bliska. Mam nadzieję, że ta krótka seria przynajmniej w małej części zainteresowała Was tematem hodowli psów. Zapraszam do subskrypcji kanału, bo już wkrótce nowe filmy. A tematów i pomysłów mamy mnóstwo. Do zobaczenia za jakiś czas.